Brygada! W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zestaw rakiet pod nazwą Total. Kod produktu Pacer 303. Cena za ten zestaw jeszcze jest mi nieznana, ze względu na to, że to jest nowość, dopiero będzie wchodziła na polski rynek. Mi się udało to jakoś wyrwać, żeby sobie przetestować, czy coś z tego będzie, czy też nie. Partia 2021, łamane na 3, gramatura 296 gramów. 296 gramów na 15 rakiet, to też nie jest taka zła gramatura. Małe rakietki mają 14 gram, średnie rakietki mają 21 gram, duże rakietki mają 22,5 grama mieszaniny. W owych rakietach nie znajdziecie woreczków, tam są pociski. No ale cóż, zobaczymy, jak owy zestawik się prezentuje. Taki szybki test. Jeśli chodzi o design, wypada w miarę fajnie. Ja ogólnie lubię takie żółto-pomarańczowe kolory, więc zobaczymy. Może coś z tego będzie. W wolnej chwili zapraszam Was na Instagrama Mahony69, Instastory i te sprawy. Jeśli ktoś chce zakupić fajerwerki, to zapraszam Was do sklepu internetowego pirohit.pl z kodem Elita macie 5%, chyba że ktoś chce odwiedzić stacjonarnie sklep Pirohita, no to zapraszam do Szczecina, do Piły lub do Radomia. Możecie przyjechać, zobaczyć, dotknąć, jak to wygląda. Jest tam dość dobre doradztwo, jeśli chodzi o naszych pracowników, więc Wam w tym momencie doradzą, co, jak i dlaczego. Piła, Szczecin, Radom. Dokładne adresy ulic znajdziecie w opisie. No i lecimy, zobaczymy, jak się sprawują te rakiety. Bardzo ważna jeszcze informacja, mamy wiosnę. Jest dość sucho, są pożary traw. My podczas odpalania zachowamy wszelkie środki ostrożności pod tytułem gaśnice. Bo wiadomo, no, rakieta leci wysoko, może eksplodować na ziemi, może coś się wykalibrować, spadnie na ziemię, mogą się zapalić trawy, więc w tym przypadku będziemy mieli ze sobą gaśnice, takie profesjonalne gaśnice, nie te malutkie samochodowe, które się do niczego nie nadają, takie mocne gaśnice pianowe. W razie W, a jeśli by się coś naprawdę mega pokićkało, to się pamiętajcie, zawsze dzwoni na straż pożarną i nie ma co udawać tchórza, że to nie ja, zawsze no, paliło się i zgłasza na straż pożarną. Najgorzej to jest właśnie nic nie zrobienie. Zawsze dzwońcie, nie bójcie się, nawet jeśli Wam się to przydarzyło, wymknął się spod kontroli, boicie się konsekwencji, że nieumyślnie podpaliliście wysokie grzywny coś, no to nie musicie mówić, że to wy zobaczyliście pożar i po prostu zadzwoniliście. O to chodzi, żeby nie bać się zgłaszać pożarów, bo niezgłaszanie może doprowadzić do pożaru lasu i potem o wiele, wiele gorsze będą konsekwencje i w ogóle. No. A więc lecimy na test rakiet, sorry. Dobra, Andrzejek odpala najpierw malutkie liliputki. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Jakie silniczki mają? Silniczek dobry. Efekcik taki sobie. Trochę przyrzadki. Utrzymywał się dość krótko, ale nie za krótko. To był efekt o wiele mniejszy i gorszy. Ale jeśli chodzi o sam huk, w miarę. Z migotaniem o niebo lepsze. Teraz przejdziemy sobie do średnich rakiet. Zobaczymy te średnie, jak wypadną. Silnik bardzo dobry. Wysoko, dobre pierdzielnięcie. Pierwsza zrobiła robotę. Teraz druga. Może to będzie odpowiednik zestawiku zombie? Czy od dwie? Poszło ładnie. Nie, tu było dziadostwo. Tylko huk dobry, bo się ładnie niesie. Kolejna. Poszła ładnie. Średnia, średnia. Powiem Wam, pierwsza z tych średnich rakiet zrobiła, reszta taka przeciętna i jest. Poszła ładnie. Powiem Ci, bardziej takie pod huk podchodzą te rakiety. No, tak jak poprzednio.
Tak, zobaczymy. Teraz duże. O, silniczek słabszy. Ale efekt bajka. No, w tych dużych trzymam całą nadzieję. Niżej lecą, przez co wizualnie efekt jest większy. No i dobre pierdzielnięcie. Dobre pierdzielnięcie, to fakt. Że może efektem nie powalają, ale jeśli chodzi o efekty takie, wiecie, huk, który się niesie, to jest dobry. Idzie i teraz dopiero skończyło. Więc huk mają dobry. O! Migotanie po lesie. Nie, płyniemy. Poszło ładnie. O! Ładna. Powiem ci, są rakiety, które robią mega wrażenie, ale są też rakiety, które są słabe. Ale jeśli chodzi o huk, no to bronią. Dam atakę sobie. Więc powiem ci, co do tego zestawiku, to, że lubię huk, no to siódemeczkę udaję. Efekty, no nie były aż takie must have, ale jeśli o sam huk chodzi, to dobrze wali. A siódemkę zasługują, no. No dobra, no to tyle. Trzymajcie się i na razie.